Witam Was w kolejnym odcinku serii Bajoradzi. Dzisiaj odpowiadam na pytanie Wojtka. Pytanie długie, dlatego możecie sobie dokładnie je przeczytać w opisie filmu. Natomiast w skrócie, kolega Wojtka, który jest samoukiem, poszedł do szkoły muzycznej i powiedzieli mu, że ma tak dużo złych nawyków, że z jego gry nic dobrego nie będzie. No i Wojtek też chce się tam wybrać. Chce się zapisać i boi się tego, że go odrzucą, ponieważ również zaczynał jako samouk i się boi, że te jego złe nawyki zablokują mu dalszą drogę, drogę do profesjonalnej gry. I moje zdanie na ten temat jest następujące. Uważam, że absolutnie przy dużym skupieniu da się wyeliminować każdy nawyk, nawet największy. Sam posiadałem wiele nawyków, gdyż zaczynałem jako samouk, grałem sam przez wiele lat i te nawyki, które chciałem usunąć, bez problemu usunąłem, także jeśli wy będziecie chcieli, też bez problemu wam się to uda. Wojtek, piszesz, że masz obawy, iż profesjonalnie nie pograsz, więc ja podam ci przykłady dwóch gitarzystów. Pierwszy gitarzysta, Wojciech Hoffman, gitarzysta zespołu Turbo, przez wiele lat kostkował struny tylko z góry do dołu. Nie wiedział po prostu, że da się inaczej. No i udało mu się zostać profesjonalnym muzykiem. Udało mu się też ten nawyk zlikwidować kostkowania tylko do dołu, czyli nauczył się kostkować naprzemiennie. No i drugi przykład. Ja tutaj powiem o jednej istotnej rzeczy, bo sam nawyk też nie musi być jakoś zły, nie musimy go szufladkować jako zły. Jakiś nasz dany nawyk, który przez innego gitarzystę jest zły, może być po prostu naszym stylem gry. I tutaj dobry przykład, Artur Lesicki, który miał pewien nawyk, nie wiem czy jeszcze go ma, zresztą sam o nim mówił. Chodzi tutaj o nawyk kładzenia prawej dłoni na mostek podczas grania strun wiolinowych. Czyli powiedzmy, zaczynamy grać na strunach basowych, ale już zbliżając się do strun wiolinowych, ręka dotyka mostka. Idąc do strun basowych, znowu ręka wędruje w górę. Książkowo jest to zły nawyk, jednak prawa dłoń powinna cały czas zwisać nieco nad mostkiem, nie powinna go dotykać, no chyba że chcemy struny stłumić. Ten nawyk nie przeszkodził Arturowi Lesickiemu, żeby zostać profesjonalnym muzykiem, czy żeby wykładać na prestiżowych warsztatach, czy wykładać na uczelni o profilu jazzowym. Aby usunąć stary, niepotrzebny nawyk i zastąpić go nowym, świeżym, należy wykonać trzy polecenia. Po pierwsze, musisz sobie uświadomić, że posiadasz jakiś zły nawyk, i podjąć decyzję, że chcesz go zmienić. Po drugie, musisz wiedzieć teraz, do czego dążyć, no czyli jak powinien wyglądać ten prawidłowy, dobry nawyk. No i trzeci punkt, musisz się teraz mocno skoncentrować na zmianie tego nowego nawyku przez okres od tygodnia do 3 tygodni, tutaj w zależności od tego, jak mocno on jest w tobie zakorzeniony. I warto znaleźć sposób, żeby sobie o tym nawyku przypominać, biorąc gitarę. Czyli na przykład przyklejając karteczkę z daną informacją na biurko, czy też na monitor. Oczywiście istnieje wiele różnych technik, które przyspieszają pozbywanie się starych nawyków. Chodzi o to, żeby nasz umysł nieco oszukać. Nie jestem w stanie podczas tego odcinka naturalnie wymienić wszystkich technik, dlatego podam dwa przykłady, które Was nieco do tematu przybliżą. O pierwszym nawyku już Wam wcześniej wspominałem. Jest to nawyk kostkowania piórkiem tylko w jednym kierunku, najczęściej z góry do dołu. Czyli obojętnie co gitarzysta gra, zawsze ten kierunek jest z góry na dół. I co teraz należy zrobić? Przez pierwszy tydzień należy podziałać na zasadzie przeciwieństwa. A więc jeśli kostkowałeś tylko do dołu, to teraz przez tydzień będziesz kostkował do góry. Cokolwiek byś grał,
Kierunek będzie z dołu do góry. Następne dwa tygodnie to koncentracja na kostkowaniu naprzemiennym. Każde ćwiczenie, każda zagrywka musi być w ten sposób zagrana. Drugi częsty nawyk dotyczy kładzenia palców po kolei przy łapaniu danych chwytów. O ile na samym początku naszej edukacji jest to bardzo dobry nawyk, bo dzięki niemu szybko uczymy się łapania chwytów, o tyle później może zablokować nam postępy. Tutaj możemy postąpić analogicznie jak w przykładzie pierwszym, czyli jeśli kładłeś chwyt amol w kolejności pierwszy, drugi, trzeci palec, pierwszy, drugi, trzeci, to teraz przez tydzień będziesz kładł odwrotnie, czyli trzeci, drugi, pierwszy. Przy innym chwycie grałeś pierwszy, drugi, trzeci palec, kładłeś, to teraz odwrotnie, trzeci, drugi, pierwszy. I tak z innymi chwytami. Nawet nie zauważysz, jak przy tym sposobie palce w którymś momencie będą same chciały się kłaść na progach, że tak się wyrażę. Mimo to przez następne dwa tygodnie skupiaj się, żeby już palce kłaść równocześnie na progach, czyli przygotowujesz palce w powietrzu, naciskasz na progi, możesz dodatkowo chwyt zagrać. Naciskasz, zagrywasz. W podsumowaniu powiem, że jeśli nauczyłeś się danego nawyku, to możesz się go również oduczyć. Czym prędzej dany nawyk wykryjesz, tym się go szybciej oduczysz. Czasami potrwa to tydzień, czasami troszeczkę więcej. Dlatego warto od samego początku korzystać ze sprawdzonych kursów gitarowych lub szkół, albo ewentualnie od czasu do czasu umówić się z jakimś bardziej doświadczonym gitarzystą, żeby skonsultował się z Tobą, czy idziesz we właściwym kierunku. Na dzisiaj to tyle, dziękuję Wam bardzo. Tutaj możecie subskrybować kanał, jeśli chcecie być ze mną na bieżąco, z moimi filmami i odpowiedziami. Zachęcam Was do zadawania pytań. Dziękuję Wam bardzo.